Generalnie te zabezpieczenia służą tylko do tego, aby armatka nie przekręciła się więcej niż powinna, a ręcznie trzeba będzie uważać i sterować obrót tylko na tyle, ile to potrzeba. Przecież w końcu nikt nie będzie jeździł armatką od bólu do bólu, tylko właśnie w takim zakresie, żeby sobie jeździła i sikała wodą. A w razie, gdy się zapomni, to po prostu armatka dojedzie do samego końca, sobie trochę poterkocze i się nic nie stanie. Wydaje się, że jest to najprostsze rozwiązanie, które stuprocentowo spełnia swoje zadanie. Oczywiście armatkę będzie można w każdym momencie zatrzymać i minimalne ruchy w prawo, w lewo będzie można robić. Tutaj mam opcję bez zatrzymania, ale normalnie na aparaturze będzie można również zatrzymać w dowolnym miejscu, a to, jak mówię, jest tylko takie awaryjne, aby armatka nie przekręciła się dalej niż my tego chcemy.